Pozdrowienia z Afrykańskiego Centrum Badań Apologetycznych. Nazywam się Rogers Atfemem Bire. Pracuję w posłudze, która bada nowe religie w kontynencie afrykańskim. Jako ktoś, kto pracuje w tym obszarze badań o kultach, zadaje mi się wiele pytań, ale jednym z głównych jest zawsze, jak identyfikujemy fałszywego nauczyciela? Jeżeli ktoś twierdzi, że jest prorokiem lub apostołem, skąd możemy wiedzieć, czy Bóg go posłał, czy nie? I zaczniemy patrzeć na ten ważny temat. Ale szczególnie zauważymy dwie charakterystyki, że fałszywi nauczyciele zawsze nie są oczywiści, kroczą pod przykryciem, przychodzą sekretnie. Zauważamy, że fałszywi nauczyciele często mieszają się z innymi chrześcijanami. Wyglądają prawie jak oni, ale w rzeczywistości nimi nie są. Będziemy kontynuować, patrząc na następne charakterystyki. Jedną z nich jest, że fałszywi nauczyciele będą zazwyczaj promować nowe doktryny. Podczas gdy Pisma powiedziały nam, w co mamy wierzyć, odnośnie Boga lub Chrystusa, naszego zbawienia, będziemy mieli zawsze ludzi, którzy w imieniu nowego objawienia będą promować nauki, które dodają do Pism, lub opisywać rzeczy, które nie są powiedziane w Słowie Bożym. W liście do Galacjan apostoł Paweł w rozdziale pierwszym napisał do braci w Galacji i jest nimi szczerze przejęty i zdumiony. I mówi, jestem zaskoczony. Jestem zdumiony, że wy, bracia, którzy rozpoczęliście dobrze, teraz odchodzicie ku innej Ewangelii, która w ogóle nie jest Ewangelią, gdyż istotnie jest tylko jedna. Ostrzega ich przed niebezpieczeństwem innej Ewangelii, od tej, którą otrzymali. I przypomina im, że czeka przekleństwo każdego z tych, którzy wypaczają prawdziwą Ewangelię Boga. W rzeczy samej mówi, jeżeli nawet anioł lub nawet my, co znaczy apostołowie, przyszliby do ciebie i głosili wam inną Ewangelię niż tą, którą już wam ogłosiliśmy, niech on będzie przeklęty. Czy byłby to anioł, czy byłby to apostoł, lub jakikolwiek nauczyciel, który twierdzi, że jest z Boga. Jeżeli on uczyłby czegoś, co jest przeciwne wobec nauczań Biblii, apostoł Paweł mówi, taki człowiek lub taki anioł jest przeklęty. Tak bardzo poważne jest w Nowym Testamencie niebezpieczeństwo fałszywych nauczycieli i ich fałszywych nauk, które zazwyczaj dodają nowe doktryny do tego, co Biblia już powiedziała. Mogą być to doktryny o naszym zbawieniu, jak zostajemy zbawieni, przez dodawanie pewnych zasad i regulacji. Mogą to być doktryny o tym, w jaki sposób mamy żyć naszym życiem, jako wierzący. Ale apostoł Paweł ostrzega, jeżeli ktokolwiek będzie uczył czegoś innego, ten człowiek jest przeklęty. Ale także z 2 Koryntian, rozdziału 11, widzimy, że apostoł Paweł wyraża obawy dla koryntyjskich wierzących, którzy są narażeni wobec nauk o innym Jezusie, innej Ewangelii i innym duchu. I apostoł Paweł ostrzega ich, że jeżeli nie będą praktykować biblijnego rozeznania, zostaną odwiedzeni w błąd, tak samo jak Ewa została zwiedziona przez węża. Ale także po drugie, widzimy, że fałszywi nauczyciele nie tylko nauczają i promują nowe doktryny, ale także promują nowe pisma. Szczególnie dają inną alternatywę dla natchnionych ksiąg. Niech podam wam kilka przykładów. Wielu z was mogło poznać już misjonarzy z Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich. Kiedykolwiek ci młodzi mężczyźni pukają wasze drzwi, będą mieli zawsze Biblię w wersji Króla Jakuba i inną księgę, zwaną Księgą Mormona. Pod tytuł tej księgi brzmi Inny Testament o Jezusie Chrystusie. Podczas gdy prawdziwi, biblijnie wierzący chrześcijanie wierzą, że Biblia jest wystarczająca dla wiary i praktyki, Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich chce, byście wierzyli, że w dodatku do Biblii, której nie można ufać, jest Księga Mormona, której powinno się wierzyć, jako autorytatywnemu Słowu Boga. Przychodząc do Adwentystów Dnia Siódmego, oferują wam pisma ich prorokini i założycielki, Ellen G. White, której pisma są uznawane za dalsze autorytatywne źródło objawienia. Gdy adwentyści widzą nauczania Ellen G. White, widzą jej nauczania na poziomie natchnionego pisma, co jest jasnym promowaniem nowego pisma ponad i wobec tego, co naucza Biblia. Co z Williamem Marionem Branhamem,
Nauki proroka Williama Mariona Branhama są uznawane przez jego wyznawców jako pismo lub brane przez nich i traktowane jak Biblia. Większość z was, tych, którzy są z Ugandy, najpewniej słyszeliście także o Desteo Bisaka, przywódcy wiary jedności, teraz już zmarłego, który ma swoją własną księgę, zwaną Księgą Bożą Ery Jedności, która zastąpiła Biblię, ponieważ Bisaka powiedział, że Biblia stwarza podziały i ma sprzeczne nauki i dlatego zastąpił ją jego własną księgą, Księgą Boga Ery Jedności. Gdy poznajesz ludzi, którzy mówią ci, że Biblia nie jest wystarczająca, ludzie, którzy twierdzą, że Bóg przemawia w jakikolwiek inny sposób, ponad, a czasem przeciwko temu, co jest już objawione w Piśmie, jest to jasnym wskazaniem na to, że tacy są fałszywymi nauczycielami. I nie tylko masz ich zidentyfikować, ale musisz ich unikać. Fałszywi nauczyciele będą promować nowe doktryny, które będą tworzyć wymogi dla zbawienia. Dla przykładu, przez dodawanie rzeczy, które nie są powiedziane w Piśmie. Ale po drugie, będą promować nowe źródła autorytetu lub promować nowe pisma przez dodawanie ksiąg lub magazynów lub innych źródeł natchnienia. Strzeżcie się fałszywych nauczycieli.